Witam w kolejnym odcinku Stolarskie Triki z Ameryki odnośnie kuchni i jest 6 rano, zanim moi chłopaki przyjdą do pracy, to ja powiem parę rzeczy i nagram, bo muszę jechać, także jak oni będą kończyć, to obiecali mi, że zostawią mi jedne drzwiczki, żeby im pokazał jeszcze raz technikę, jak ja nakładam farbę pędzelkiem. Natomiast chcę powiedzieć parę rzeczy, zanim zaczniecie wykańczać cokolwiek, to najczęstsze błędy, jakie ja popełniałem i jakie moi ludzie popełniają, jeżeli ich nie przypilnuję. Pierwszym podstawowym błędem to jest to, że wydaje się, że jest równe, więc nie trzeba szlifować. Ja mówiłem, że jak drzwiczki pasuje, używam strugarki i strugam wszystko. Ale to jeżeli chodzi odnośnie technologii stolarstwa. Jeżeli chodzi o technologię wykańczania, finishingu, to trzeba wszystko wyszlifować. Dlatego, że jeżeli jedna powierzchnia będzie wyszlifowana, a druga będzie po strugarce, to będzie różnica w jakości, to się mówi, jak to po polsku powiedzieć, w jakości powierzchni, bo po strugarce powstaje mini zgniot i ona jest zawsze bardziej błyszcząca. Nieważne, czy są jakieś tam znaki po nożach, czy nie ma, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że trzeba wszystko przyszlifować. Ja szlifuję pod, jeżeli natryskowo maluję, szlifuję między kołtami 280, natomiast pod pędzel między kołtami szlifuję 240. To mówiłem, jak pokazywałem wam, jak gruntowaliśmy, jak kładłem primer. Natomiast drewno, czy inne materiały, czy forniry szlifuje nie wyższą gradacją niż 150. Ja wiem, niektórzy mówią o 280 tam w górę. Ok, ja robię tyle lat i powiem wam, jaki jest problem, jak użyjecie za wysokiej gradacji. Pory wam się miejscami zaszlichcą i potem jak położycie bejce, to są łaty. Żeby tego uniknąć, kończy się na 150. Jeżeli idzie to pod farbę, czy pod primer, czy pod podkład tylko, to szlifujemy 120 i go. Dlatego, że potem i tak pory wstaną, a jeżeli ta powierzchnia jest bardziej porowata pod farbę, to bardziej zaśnie ten podkład. To odnośnie szlifowania. Niektórzy myślą, że jak idzie coś pod farbę, to podkład, to te dziurki wszystkie zaklei i będzie ładnie. Nie będzie. Musi być wszystko, najmniejsza dziureczka wypełniona. Jeżeli idzie pod pędzelek, może to być mniej dokładnie zrobione. Jeżeli to idzie pod sprayowany finish, czyli pod natryskowe wykończenie, to wszystko wam pokażę. Nawet wielkości łebka od szpilki, to wszystko wam pokażę. To musi być wszystko wypełnione. Przyszlifowane oczywiście i dopiero podkład. Co zrobić, jak po podkładzie przeszlifujecie i okazuje się, że nadal są dziury? Położyć jeszcze jeden podkład. No nie ma innego wyjścia. No przecież te dziury farba wam nie zaleje. Jeżeli jakich używam farb? Nie mogę wam powiedzieć, dlatego że dostaję specyfikacje za każdym razem od bądź architekta, bądź projektanta, czasami od właściciela domu. I oni to wybierają i co oni chcą, to ja to robię. Najczęściej są to wszystko jakieś tam ekologicznie wodne, na bazie wody, czyli water-based, czyli no na bazie wody. Jakich używam wałków?
No właśnie są takie też pewnie, bo to wszystko w Chinach robione takie, chociaż ja wolę osobiście takie, dlatego że na takie wchodzą mi rolki z gąbki. Nie z żadnej włókniny, z niczego, bo włosy zostają i potem jest ból. A takie rolki po prostu to się zakłada bardzo o, easy i tutaj jest oczywiście brzeg taki, że krawędzie można wszystko tym obkleić i bardzo lubię te gąbkowe, bo nie zostawiają włosów. Co prawda one są sporo droższe od takich zwykłych materiału, jak gdyby, ja nie wiem jak to powiedzieć, z jakiejś tam włókniny i dlatego kupuję tańsze z włókniny do podkładu, dlatego że podkład i tak potem się szlifuje. Nie dłuższe niż 3/16, bo jeżeli jest za gruba warstwa, jest możliwość, że to potem popęka. A nigdy nie idzie jedna warstwa, idą przeważnie dwie warstwy podkładu, potem dwie warstwy tego ostatecznego, brak mi słów, tap coat, no, ostatecznego tap coatu, tak to powiem po polsku, chociaż to jest na pewno źle. I rolki gąbkowe są duże i małe, dlatego że jak mamy małe drzwiczki do małych szafek, no to wiadomo, że użyjemy takiej rolki, bo to jest po prostu cztery takie rolki, to jest koszt jednej takiej rolki. Ale jak mamy drzwi takie jak te, to małą rolką zapomnijcie, po prostu to za szybko wysycha i nie pomalujecie. Musi być taka rolka, taką się nie da. Oczywiście takie duże drzwi zalecam, żeby to malować w dwie osoby. Jedna rolkuje, druga robi te ślady po pędzelku, takie, ja to mówię, że robi się swoje drewna. Także dwie osoby jest najlepiej na takie duże rzeczy, czy takie duże panele. Ktoś mnie pytał w e-mailu, co ja używam do szlifowania między podkładami. Papier jest, zrobię z tego zdjęcie. Kupuję z M3, to jest na cały świat, pewnie w Polsce też jest. Papiery to jest bardzo fajna rzecz, dlatego że one są z klejem. To jest zajebista rzecz, jak papiery są z klejem. I taki przyrząd to jest pewnie z 10 lat ma. Wkłada się, żebym tego źle nie włożył. Wkłada się tutaj w ten otwór. Tak. Pociąga. I ready. Jak się zużyje, pociągamy dalej. Przyklejamy. Piękna sprawa. Coś niewiarygodnego, jak to ułatwia życie. Pędzelki kupować, jeżeli malujecie z pędzla, pędzelki kupować porządne. I jak mówiłem, ze ściętym brzegiem. Ja kupuję pędzelki na każdą robotę zawsze oddzielnie. Nie używam starych do tap coatów, czyli do ostatecznego finiszu. Jak już je raz użyję i potem są wymyte, to mogę nieraz użyć do podkładu, nigdy do warstwy wierzchniej. Bardzo często ludzie wyrzucają coś takiego. Przychodzi pędzelek z takim czymś i ludzie wyrzucają. Nie wyrzucać tego, dlatego że jeżeli ten pędzelek nawet wymyjecie i włożycie go do tego, on tu ma takie fajne zaprojektowane, że to się wkłada tak, to się zapina jedna strona, druga strona, przygina się i jest rzep. I w ten sposób trzyma wam kształt ten pędzelek, że on nie jest potem taki jak drapaka i możecie go użyć potem do podkładu wiele razy. Dlaczego używać wiele razy? Jeden taki pędzelek to jest $15, także codziennie wyrzucić kilka pędzelków, jak po czterech chłopaków naraz nieraz maluje, no sorry Winnetu. Dlatego się mówię, do tap coatu bierze się nowe, a które już były zużyte, używa się do podkładu, a te po podkładzie się po prostu wyrzuca, no i taki jest cykl.
Na pewno zauważyliście, że drzwi są zdjęte z szaf, także już wiem, jakie ma być wykończenie, dlatego są zdjęte. Odnośnie wracając z malowania, zapomniałem powiedzieć bardzo, bardzo ważną sprawę. Bez względu, czy sprejujecie, czy malujecie pędzelkiem, farbę należy przecedzić, nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, no, trzeba ją przepuścić przez filtr. Tu są takie duże filtry do farb, że na puszkę się zakłada, wlewa to i po prostu, żeby wszystkie jakieś tam naprochy z produkcji, z czegoś, żeby to wyeliminować, żeby po prostu była powierzchnia gładka. I dotyczy to, tak jak mówiłem, i sprejowanych, i malowanych. Do sprejowanych ja używam, no, w większości wszędzie są takie same filtry i przy malowaniu natryskowym, jeżeli nie przepuścicie lakieru czy farby przez filtr, to bardzo szybko się przekonacie o tym, że pistolet wam się zapcha i potem macie, no, ból. Nie będę mówił, jak tu się mówi, ale będziecie mieli ból. Natomiast jeżeli farby pod pędzel nie przepuścicie przez taki filtr, to będą paprochy i tyle. Także ja nie oszczędzam na filtrach, dlatego że to zawsze się odbija czkawką. Zawsze jest problem i potem to właśnie tak to trzeba to szlifować i malować jeszcze raz. No, a wiadomo, że im mniej jest warstw, tym lepiej, dlatego że jak jest za dużo warstw, to farba może pękać. Także klej nie jest wypełniaczem, farba też nie jest wypełniaczem. Jak ktoś chce napierdzielić, bo jakieś tam szczeliny są czy dziury. Nie, do szczelin i do tego wszystkiego są wypełniacze. Farba nie jest wypełniaczem, tak jak klej nie jest wypełniaczem. Okej, zaraz chłopaki przyjdą, więc ja teraz jadę, potem po południu dokręcę coś, pokażę jak pomaluję jeszcze jedne drzwiczki i pokażę wam. Teraz położymy tu ostatnią warstwę, tak zwany top coat, i pokazywałem wam przy okazji podkładu, jak to się robi, więc pokażę jeszcze raz, że zaczynam pędzelkiem i tu jadę rogi i krawędzie najpierw. Przejdę z drugiej strony, bo może kamerę zasłaniam, chociaż zawsze z tamtej strony jest lepsze światło do malowania. I tu, proszę bardzo, są pomalowane krawędzie. Teraz bierzemy rolkę. A, za dużo farby, ok. Idziemy rolką, nieważny jest kierunek. I po rolce widzimy, że ta powierzchnia jest taka porowata, dlatego robię w ten sposób, że rolkuję, bo jest to dużo szybciej, a potem poprawiam to, tylko robię słoje pędzelkiem. I teraz tak, to są drzwiczki, więc odroga do środka, odroga do środka, odroga do środka, odroga do środka. Idziemy w tą stronę. Tą stronę, teraz, a jeszcze raz poprawić, tak, ładnie, i tu jeszcze raz, i ponieważ to są na lodówkę, więc słoje idą w ten sposób. Od brzega i do środka, bo jak inaczej, to będzie ślad i pędzelek taki z jednym rogiem dłuższym, łatwiej jest malować.
Nie wiem, czy będziecie widzieć, ale tutaj coś spadło. Więc to trzeba zabrać, bo to będzie bardzo widać. Bez względu, czy to jest natryskowy finish, czyli wykończenie, czy z pędzelka, to jak paproch jakiś spadnie, to zawsze będzie widać. Jeszcze jednak jest tu, ok. Tak, maznąć trzeba od brzega i do środka. Maznąć, żeby nie było widać połączenia, bo jak zrobi się w ten sposób, że na przykład ja wam pokażę w tej chwili, powinno to widać, że dziobnę tu i tak, to potem to będzie zawsze widoczne. Dlatego trzeba, żeby... O! I do góry. No i wiadomo, obetrzeć rogi, żeby nie było żadnego zacieku, bo to co jest najgorsze, to zacieki, bez względu na to, czy to jest natryskowe, czy to jest z pędzelka, bo potem i tak to musicie wyszlifować i poprawić jeszcze raz. Myślę, że tu... Obejrzeć to pod różnymi kątami 5 razy, zanim odłożycie na półkę, dlatego że lepiej to poprawić teraz, póki jest farba mokra, bo się da to zrobić, niż potem kombinować. Nie da kombinować, trzeba po prostu zeszlifować i namalować jeszcze, pomalować jeszcze raz. No, myślę, że będzie. Ja wiem, że ten odcinek był trochę przegadany, bo no musiałbym powiedzieć o pewnych rzeczach, zwłaszcza o tych, co ludzie robią błędy i o te, co mnie pytacie w e-mailach. Tu mam rolkę, zawijam w to stretch plastik, w to folię. Jeden dzień tak może przeleżeć, także do jutra ona przeleży. Tak samo jest i z pędzelkiem. Pędzelek zawijam tak i kładę w to tekturowe opakowanie, które trzyma kształt. Także jeden dzień, nie potrzeba tego czyścić, nie potrzeba tego myć, bo jak się umyje, zawsze potem zostaną jakieś takie mikro brudy i potem to pokaże się na ostatecznym wykończeniu. Także lepiej jest zostawić pędzelek mokry czy rolkę mokro i 24 godziny na spokojnie, nic się temu nie dzieje. Oczywiście ona nie może być sucha, ja ją zamaczam i dopiero ją zawijam, także tam jest ta farba i ona jest zawinięta, ona nie wyschnie. Oczywiście jak zauważyliście, podkład robiłem z wkładką z aluminium, nie robię tego do ostatecznej warstwy, dlatego że po prostu chcę, żeby to było bez żadnych paprochów, bez żadnych brudów. Oczywiście zapraszam do oglądania następnych odcinków. W międzyczasie może pokażę wam instalację innej kuchni, bo ten projekt po prostu się ciągnie jak flaki z olejem, także w międzyczasie robię inne projekty, więc może pokażę wam instalację kuchni takiej dużej, jak mi pozwolą to sfilmować. Także jak się podobało, dajcie lajka i niech moc będzie z wami.